Ziemniak to wciąż bardzo popularna roślina wśród konsumentów. Mówimy wciąż, ponieważ powierzchnia uprawy w ostatnich latach systematycznie maleje. Częściowo dlatego, że jest to uprawa kosztowna w produkcji, a w trakcie wegetacji na rośliny ziemniaka czyha wiele niebezpieczeństw. Jednym z najbardziej popularnych jest stonka ziemniaczana. To niewielki chrząszcz, którego łatwo rozpoznać dzięki kremowym skrzydłom ozdobionym podłużnymi czarnymi paskami. Mimo iż wolno poruszająca się stonka sprawia wrażenie nieporadnej, to z roślinami ziemniaka radzi sobie bardzo dobrze, niekiedy pochłaniając części nadziemne roślin niemal w całości. Jest to bowiem najgroźniejszy szkodnik tej uprawy w naszym kraju. Przy czym trzeba zaznaczyć, że największym zagrożeniem dla roślin są głównie larwy. To one w większości odpowiadają za straty plonu na poziomie 20–30%, a w sytuacjach krytycznych nawet do 70%. Są bardzo żarłoczne i wyróżniają się wysokim współczynnikiem rozmnażania. Co więcej, to owady bardzo odporne, również na niektóre środki ochrony roślin. Osobniki żerujące na ziemniakach żywią się ich liśćmi, kwiatami i łodygami. Potrafią w stosunkowo krótkim czasie zmienić wygląd nadziemnych części rośliny. Widoczny efekt działalności stonki to charakterystyczny gołożer. Stonka zimuje w glebie. W momencie, gdy temperatura wzrasta powyżej 15 stopni, owady wychodzą na powierzchnię i rozpoczynają żer. Samice składają jaja na spodniej części liści, chroniąc je w ten sposób przed opadami i słońcem. Choć trzeba zaznaczyć, że jest to owad, który lubi wysokie temperatury. Najlepiej, jeśli nie ma zbyt dużo opadów, a temperatura wynosi powyżej 25 stopni. Wówczas stonka czuje się najlepiej. Dawniej jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów pozbycia się stonki ziemniaczanej było jej ręczne usuwanie z roślin. Jak nie trudno się domyślić, zabieg ten był bardzo czasochłonny, no i trzeba było go wielokrotnie powtarzać. Obecnie najchętniej stosowana jest ochrona chemiczna. Mowa na przykład o preparacie Nurelle D550 EC. Innym rozwiązaniem jest dobrze znany Spintor 240 SC. Ten preparat ma rejestrację w bardzo wielu uprawach, a lista zwalczanych szkodników jest naprawdę długa.